Mimo zagrożenia epidemiologicznego, tylko część klasztorna kompleksu Sanktuarium Matki Boskiej Leśniewskiej w Leśniewie obok Myszkowa została zamknięta dla turystów. Dziś setki pielgrzymów odwiedziło to miejsce w poszukiwaniu duchowego ukojenia. Komunikaty podane na oficjalnej stronie sanktuarium informują o zakażeniu siostry koronawirusem i odizolowaniu części zakonników i zakonnic, którzy mieli pośredni lub bezpośredni kontakt z zarażoną. Na terenie sanktuarium znajduje się wydzielone miejsce do przeprowadzania mszy świętych na świeżym powietrzu, jednak nabożeństwa są prowadzone w części kościelnej kompleksu. Pielgrzymi nie boją się o swoje zdrowie. Ale jeżeli pan się pyta, czy się boimy, to nie. Absolutnie. Znaczy, tak jak teraz z panem rozmawiamy, czy wszędzie się chodzi, restauracje i tak dalej, to dlaczegoż mielibyśmy się tutaj zarazić? Wszędzie to nas tyczy, tak? Wszędzie nas spotykają kontakty, ewentualnie jakaś kwarantanna, izolacja, ale to jest, no, myślę, że to będzie wszystko dobrze, tak? Dla turystów jest również zamknięta kawiarenka sanktuaryjna, która znajduje się przy bramie wejściowej do kompleksu. Według informacji podanych na stronie sanktuarium, sprawa ma zostać dokładnie wyjaśniona przez sanepid z Myszkowa, a osoby poddane kwarantannie mają przejść testy na obecność SARS-CoV-2. Nabożeństwa prowadzą ojcowie Paulini, którzy nie przebywają w izolacji. Mimo naszej dwukrotnej prośby o komentarz dotyczący bezpieczeństwa na terenie sanktuarium, ojcowie Paulini sprawy komentować nie chcieli.